W Polsce na stożek rogówki choruje 80 tysięcy osób. Ta choroba oczu powinna być odpowiednio obserwowana, diagnozowana i leczona, wskazują okuliści. Rogówka to centralna część gałki ocznej. Jest całkowicie przeźroczysta, nieunaczyniona, ale za to bardzo bogato unerwiona. Odpowiada m.in. za przepuszczanie światła bodźców świetlnych i przekazywanie ich na siatkówkę, mówi kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, profesor Robert Rejtak. To rogówka w różnych dystrofiach, w różnych wadach ulega chorobom, odkształceniom. Jedną z takich chorób jest stożek rogówki, mówi okulista dr Joanna Bogusławska. Na świecie częstość występowania stożka rogówki waha się w granicach od 1 do 200 do 1 do 2 tysięcy przypadków. W Polsce zaś występuje u 80 tysięcy osób. Choroba ta zaczyna się w młodym wieku. Objawy pojawiają się zwykle w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Stożek rogówki to jest tak zwana ektazja rogówki, polegająca na jej ścięczeniu w części centralnej. W wyniku tego ścięczenia kształt kulisty rogówki zamienia się na kształt stożkowaty. Jak wskazuje profesor Rejdak, jest to proces wolny, ale postępujący, który powoduje, że oko zaczyna wykazywać różnego rodzaju wady. Przede wszystkim astygmatyzm i krótkowzroczność. Pierwszymi objawami mogą być różnego rodzaju łzawienia, pieczenie, pocieranie oczu, światłowstręt czy podwójne widzenie. Pogorszanie widzenia u osób ze stożkiem rogówki postępuje. Dlatego też stan ten powinien być odpowiednio obserwowany, diagnozowany i leczony. W leczeniu najpierw wykorzystuje się soczewki kontaktowe. Wczesne stadia korygować można także okularami. To jednak jest rozwiązanie czasowe. W miarę postępu choroby stosuje się zabieg crosslinking. Crosslinking jest to odpowiednia ekspozycja rogówki na taką substancję o nazwie ryboflawina i naświetlanie odpowiednim światłem o odpowiedniej długości. Drugim zabiegiem przy już zaawansowanych stanach jest przeszczep rogówki.